Milan, strzeliłeś dziś swoją drugą bramkę w przeciągu miesiąca i dałeś trenerowi kolejne argumenty, żeby nazywać cię piłkarskim odkryciem wiosny w Krakowi. Nie wiem, czy jestem piłkarskim odkryciem, to ja nie będę oceniać, ale no na pewno się cieszę, że udało mi się strzelić tą bramkę, teraz druga właśnie tutaj w Krakowi. Żałuję tego, że nie wykorzystałem już bramkę z Zagłębiem Lubin w ostatnim meczu. No i super, że teraz udało się i że wygraliśmy 2-1. Mecz rozpoczęliście bardzo dobrze. Dużo się działo pod bramką Piasta. Potem tempo trochę opadło. Twoja bramka na koniec do szatni na pewno podbudowała drużynę, ale w drugiej części to Piast przycisnął i tutaj jeszcze wiele się mogło wydarzyć. Dlaczego tak trochę spuściliście z tonu właśnie szczególnie w tej pierwszej połowie? Nie wiem. Nie wiem, czemu tak było. Na pewno nam bramka pomogła, że strzeliliśmy tak pod koniec pierwszej połowy. Szkoda, że trochę wyszedliśmy na tą drugą połowę taki nieobudzeni. No i szkoda, że później strzeliliśmy tą bramkę, ale później strzeliliśmy, no i super, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tam jeszcze tą trzecią okazję i mogliśmy już być spokojni do końca spotkania. Tak jeszcze jesteśmy byli, było nerwowo jeszcze do końca, ale super, że udało się wygrać, no i jesteśmy zadowoleni. Mamy 42 punkty i utrzymanie praktycznie już zapewnione, więc teoretycznie do końca sezonu powinniśmy grać na całkowitym luzie. Na pewno nie liczymy te punkty, patrzymy na kolejne spotkanie z Lechią Gdańsk. Na pewno będziemy chcieli wygrywać kolejne mecze i skończyć na 9. miejscu.